Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Binderek i ich Ultimate Nanocode, czyli szybka powłoka. Od czego zacznę? Dostałem ją, w sumie to zostałem wylosowany na forum Kosmetyka Out, serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników, do testu tej powłoki, pokazania jak się nią pracuje, jaki daje połysk i na pewno będę chciał sprawdzić test trwałości tej powłoki. Od czego zaczniemy? Do zestawu, myślę, że chyba w zestawie powinna być jeszcze aplikatorek. Ja go nie dostałem, ale wiadomo, no, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Fajne jest to, że dostaje się taki dozowniczek do tej powłoki. Bomba, z tym rewelacja. I teraz tak, aplikacja na błotnik, który sam malowałem. Film się pojawi niebawem, jaką rzeźnię zrobiłem. Dzisiaj właśnie go skończyłem, troszeczkę zerwałem noc, skończyłem go pieścić, można powiedzieć, tutaj wskakiwały, bo mora wyszła znaczna. Zresztą zobaczysz film, jak malowałem. I chciałem zrobić taką samą morę, jak mam na innych panelach i myślę, że nawet, tak patrząc, nawet zrobiłem trochę mniejszą, więc będzie się trochę wyróżniał od całości. Więc tak, błotnik jest na maksa przygotowany. Nie wiem, czy... Albo właśnie, zobacz, jak to wygląda pod latarką inspekcyjną. No jak? Mam nadzieję, że też się tobie podoba. Ja jestem zajarany. Sam pomalowałem, sam wypolerowałem, lakiernik... A zresztą, zobaczysz film. Zobaczysz film. Starałem się zrobić taką morę, jak mam na innych panelach, żeby się za bardzo nie odróżniało, ale i tak myślę, że przesadziłem, bo za bardzo, że tak powiem... Znaczy, że tak powiem. Kurczę, co ja z tym mam. Za bardzo chyba wyciągnąłem ten błotnik. Dobra. Teraz tak. Co do aplikacji. Bardzo fajne jest w tym, nie wiem, czy już mówiłem, chyba nie. Bardzo fajne jest to, że dostaje się ten dozowniczek, co mi się bardzo podoba. Tutaj nanosimy, z tego co wyczytałem, nanosimy i docieramy. Nie pozwalamy wyschnąć powłoce. Więc no, jak tak aplikacja i docieranie, to naprawdę szybka powłoka i moim zdaniem będzie bardzo fajnie. Ale zresztą to się okaże, czy będzie bardzo fajnie. Kolejna rzecz. U mnie w garażu jest prawie 3 dychy. 30 stopni, więc ja się już pocę, więc jest ostro. No dobra. Panel podzieliłem, tak jak widzisz, na połowę i myślę, że przejdziemy chyba do aplikacji, bo nie ma co kombinować, nie ma co czarować. Błotnik widziałeś, jak wygląda pod latareczką. Aplikacja będzie... O, tu jeszcze jest... O, zaślepka, ładnie. Zapakowany jest konkretnie, proszę. Idealnie, żeby nie dochodziło powietrze, żeby ci nikt nie odlał produktu. Aplikatorek chiński, czyli zagraniczny. Teraz ci pokażę od razu z rąsi, czy później?
albo teraz. A, docierał będę, dostałem fantastyczną fibrę na testy. Jeszcze w sumie kupiłem za grosze, puścił mi chyba po cenie, miejscowy szaman. Fantastyczna, mięciutka, aż mi jej szkoda do powłoki. Tak naprawdę jak mi się sprawdzi, będę ich używał do past finishowych. Jako finish, naprawdę mięciutka, splocik, fantastyczna, naprawdę rewelacja. Czuć tutaj jakość. Nie wiem, co to za firma, nie wiem, skąd on to wyciągnął. Znaczy, domyślam się skąd. I możliwe, że jak dobrze pójdzie, będę miał... będę się widział przedstawicielem, który na Polskę trochę rozprowadza tych mikrofibr. I co nieco może wskoczy u mnie na kanale, jeżeli chodzi o mikrofibry i ręczniki do osuszania. Ale to czas pokaże. No dobra. Mikrofibrę mam. Towaru mnóstwo, tu jest 250 chyba mililitrów, także tak, mnóstwo, naprawdę ogień. Należy dokładnie zetrzeć warstwę, zanim wyschnie. Pozwala to na uzyskanie wysokiego połysku i bez smug. Po użyciu produktu należy opłukać atomizer. Czyli to wydmucham sobie, opłukam. No dobra, lecimy z bałaganem. Zobaczymy, jak się to aplikuje. No super, bo delikatnie sobie dociskam po buteleczkę. Nie wiem, ile tego dam, tyle powiedzmy, zobaczymy. No to co? Teraz z rąsi będziemy atakować, żebyś mógł cokolwiek zobaczyć. Czekaj, odwrócę sobie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to się uda w ogóle? O kurczę. Nie widać nic, a nic, słuchaj, nic ci nie pokaże. Nie, ciągnie się. Jest. Jak to powłoka tu ściuchna. Aplikacja nie jest jakaś tam rewelacyjna, dramatu też nie ma. Stawia delikatny opór, jak to przy powłoce. Spoko, spoko, podoba mi się. No dobra, pstryk. Myślę, że wszędzie, ja sobie jeszcze pod... Światełkiem zobaczę, momencik, tutaj zjadę, ok. Wybacz, ale będę musiał wyłączyć światło. Tu sobie specjalnie tak przygotowałem, żeby mieć podgląd. No, widać gdzie, nie? Jednak bez... Jednak nie może być prześwietlone. Ok, i teraz widzę, gdzie mam niedołożone. Jednak światło musisz mieć przygaszone, że tak powiem, taki jakby zrobić sobie cień. To mi coś nie pasuje. A nie, to tak cień pada. Dobra, ok. I docieram. Zobaczymy, jak się to będzie zbierać z tą powłoką. Wow. Słuchaj, jak praca? Nie wiem, czy nie łatwiej niż przy Car Pro. Jakbym, kurczę, nic nie zbierał, ale bajka, fantastycznie, w ogóle zero jakiegokolwiek oporu, przepraszam, nic, zero, naprawdę kompletnie, ale fajnie, już mi się podoba, nie no, bardzo fajnie, super, no cóż, no, cóż mogę powiedzieć, jak na pierwszy strzał rewelacja, naprawdę. Zero oporu, aplikacja troszeczkę oporna, znaczy taki produkt jest oleisty, troszeczkę się klei, ale docieranie to jest mistrz. Ok, no dobrze, odwrócę sobie mikrofibę i teraz zobaczę, czy gdzieś nie zostały mi smugi, więc ponownie muszę troszeczkę przyciemnić. No nie, wygląda na to, że wszystko gra. Nie widzę tu nigdzie smug. Nie no, bajka. Ok. To lecę na następny panel. Na następną połowę. Tutaj. Pyk. Zobaczymy, jak położę sobie na całość tutaj. Do samego spodu. Zobaczymy, jak będzie się ją docierać. I zauważyłem, że jednak nie ma co żałować materiału. Jak jest go mało, ona się tak dziwnie klei. O. Teraz srogo, oj, teraz to jest aplikacja, bajka. No teraz to już położyłem grubo, naprawdę grubo.
nasączyłem solidnie, na maksa. Bardzo fajnie, zaczyna się powoli kleić. Nie, aplikacja też nie jest najgorsza, jak powłoka, odrobinę klejąca, minimalny opór, ale fajnie, bo jest oleisty i widać, gdzie się ciągnie, czyli gdzie aplikowałeś. Bardzo fajnie. Ależ teraz nałożyłem, zobaczymy, jak się teraz będzie docierać, ale myślę, że nie będzie problemu. Zapach bez maseczki to robię, z tego względu, że ja go nie czuję. A to niedobrze. Maska powinna być, także nie bierz przykładu tutaj z dziadzi. Pamiętaj, zawsze maseczka, ale produkt naprawdę... Znaczy, delikatnie pachnie takim jakimś rozpuszczalnikiem, nitro, ale nie jest męczący. Nie jest męczący, a w garażu naprawdę mam... dobra, ok, teraz tak. Koreczek wyjmuję. Tu zakręcam sobie tym koreczkiem, a tamten sobie przedmucham. To chwilę usiądzie, zobaczymy, czy będzie różnica, jeżeli posiedzi sobie chwilę na lakierze. Tutaj wezmę sobie to, przedmucham. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? O, aż mi w uszach dzwoni, słuchaj. No dobra, koreczek zostawiam. O ja, dzwoni mi w uszach niesamowicie. Dotrę go sobie jeszcze mikrofibrą. Okej, przedmuchany, bardzo fajnie. Z tym to pomyśleli, naprawdę, z tym koreczkiem. To co? Zbieram. A, pokażę ci, jak jest go grubo. Aż się takie pęcherzyki porobiły. Znaczy pęcherzyki. Widać, że nie żałowałem materiału. Widać? Widać, nie? A, no to teraz zobaczysz, jak się dociera właśnie. O, jak już wziąłem aparat, to spójrz. I już. Kurde, delikatny opór. Jak go nawet dasz więcej, nie stwarza żadnych problemów. Żadnych. Kompletnie. Tu widzę smugi. Docieram. Bomba. Na początku się trochę klei. Wiesz co, tu mi będzie bardzo niewygodnie. Poczekaj, muszę sobie tą mikrofibrę jakoś złożyć. Naprawdę bezproblemowy produkt. Fajnie. Ciekawe, ile posiedzi. Przy tak łatwej aplikacji, jakby posiedział nawet 6 miesięcy, to jest poezja. Naprawdę. Dobra, słuchaj, ja muszę sobie odstawić jednak aparat, bo chcę dotrzeć w każde miejsce, żeby później nie było, że coś poszło nie tak. A jak wiadomo, widzowie, jak oglądają, wyłapują wszystkie nieprawidłowe smaczki i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bo jak to mówią, nauka nie idzie w las, tylko w nas. Więc jak ktoś mnie na czymś upomni, że coś niepoprawnie albo że powinienem zmienić, no i bardzo fajnie. Wtedy, jeżeli spróbuję w ten sposób, który doradzi mi widz i on się sprawdzi, jak najbardziej będę go stosował. Pewnie, że tak. To nie jest tak, że mój sposób jest konkretny. No ale myślę, że przy powłokach tu wielkiej filozofii nie ma. Tym bardziej przy szybkich powłokach, bo tutaj... Nie no, słuchaj, bajka. Nie mam... No co mogę powiedzieć? No, aplikacja, delikatny opór. Delikatny opór, ale lepiej dać więcej towaru. On lubi, jak się go czuje, że da więcej, żeby go położyć. Chwilę poleży przy 30 stopniach, także tu sroga temperatura. Chwilę poleży i na początku jest delikatny opór, ale to tak naprawdę delikatny. Jak już ruszysz fibrą, później już leci. Rewelacyjnie. O kurczę. Ja do ciebie mówię, a tu mi się... Wybacz. Przepraszam najmocniej. Nie sądziłem, że aż tak zoom mi się przybliżył. No to jeszcze raz. Co do powłoki. Jak dla mnie bomba. Rewelacja. Aplikacja, delikatny opór, tak jak mówiłem wcześniej. Lepiej dać go moim zdaniem troszeczkę więcej. Rozkładasz, docierasz. Na początku minimalny opór, jak już ruszysz fibrą, później tylko leci. Naprawdę, rewelacja. A ta fibra, moim zdaniem, mistrz. Także muszę z szamanem porozmawiać co do ceny, a teraz sobie przelecę całość dla pewności. Tak naprawdę to jeszcze nie mam co docierać. Wszystko, co dotarłem, wszystko, co ruszyłem tutaj, zbiera się bez żadnego problemu.
Dobra, jeszcze tutaj sobie miźnę. Okej. Fajnie. Bardzo mi się podoba. Super. Wydajny skurczyłek będzie. Ten produkt, tu jest 250 ml za 150 zł. Kurde, kosmos. Naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, zobaczymy, czy... A nie, jeszcze sobie poświecę, wybacz. Wyłączę światło i zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakiś smug. Bo to różnie jest. Dobra, zmniejszymy sobie światełko. Zmniejszymy. Teraz minimalnie. Fajnie. No, dobra. Teraz. To co? Zabieram tasiemkę i patrzymy, jak to wygląda. Pa, momencik. Dobra, rozjaśniamy. No i co? Widzimy co nieco? Widzimy, gdzie jest, nie? Widać. Ciekawy jestem, jak będzie pod latarką inspekcyjną. Momencik. Czy cokolwiek zobaczymy. Wyłączę światło. O! Poczekaj, daj mi chwilę, nie? Widzimy, gdzie jest. No. Pod latarką klasycznie nic nie widać. Ale ziarenko moim zdaniem chyba przeszkliło, tak. Przeszkliło całkiem fajnie. Tu z przyciemnieniem w porównaniu moim zdaniem do... będę się odnosił tutaj do błotnika z prawej strony, czyli tam, gdzie kładłem CarPro Lite'a. Tam od razu widziałem mega przyciemnienie. Tam ten produkt moim zdaniem to taki eliksir na sterydach. A tu ewidentnie, jak dla mnie, leci w szkło. Czy przyciemnia? Zaraz wyjadę z garażu i będziemy oglądać. Zobaczymy. No dobra, z latarką nic nie wymyślę, pstryk światełko, może teraz zoom, momencik, daj mi chwilę, o kurczę, teraz mam ciemno, masakra, no tak to jest, jak ma się warunki, jakie się ma. No dobrze, słuchaj, no cóż, coś mogę powiedzieć, powtórzę się po raz kolejny. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny z tego względu, że jest, nie jest upierdliwy, w ogóle... aplikacja, docieranie, bezproblemowe. Śmiało, tak jak CarPro Lite, można go kłaść pod chmurką, moim zdaniem. Z tego względu, że kładziesz i od razu docierasz. Nie musisz czekać, nie musisz tam czasu, nie musisz nic zwilżać, to właśnie lubię. Kwestia teraz, jak długo posiedzi. Widzę, że CarPro naprawdę trzyma się zacnie. Mam nadzieję, że z tym produktem będzie podobnie. Produkt potrzebuje 24 godziny, żeby się utwardzić. Ja go dzisiaj wystawiam na słońce, bo grzeje, zacnie i do wieczora będzie stał sobie w słoneczku, a później niestety jadę nim do pracy, więc po 12 godzinach jadę do pracy. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Liczę na to, bo patrzyłem specjalnie na pogodę, więc jestem dobrej myśli. No dobrze, podsumowując, jeżeli chodzi o lakier, bo produkt też można kłaść na plastiki, co będę chciał Ci pokazać w dalszej części filmu. Więc tak, podsumowując, jeżeli chodzi o aplikację na lakier, no dla mnie bomba, naprawdę bardzo fajny produkt, 150 zł za taką ilość, bo produkt jest całkiem nieźle wydajny, jak już się nasączy ten aplikator, naprawdę można spory panel nim położyć. Także całkiem fajnie. I moim zdaniem produkt idzie ewidentnie w szkiełko. W szkiełko nie przyciemnia jak w garażu. Bo na słońcu wiadomo, to od razu inaczej wszystko wygląda. No dobrze, słuchaj. Ja teraz wyjeżdżam nim na zewnątrz. Postawię go w słoneczku. Postaram Ci się pokazać, jak wygląda sytuacja w słońcu i w cieniu. A zapraszam Ciebie do dalszej części filmu, w której też będę chciał Ci pokazać, jak skurkowany siedzi na plastikach.
A jednak jeszcze nie koniec. Pożegnałem się, ale jak wyjechałem na zewnątrz, słońce jednak zweryfikowało szybciutko. Przyciemnia. Co jest fajne i ciekawe. Pierwszą część panelu, ta, którą widziałeś z rąsi, jak aplikowałem, tam dałem mało materiału, mało tej powłoki i przyciemnienie jest zdecydowanie mniejsze. Tam, gdzie dałem jej solidnie, pozwoliłem jej chwilę posiedzieć, przyciemnienie zdecydowanie większe, więc kurczę. Wychodzi na to, że jak chcesz mniejsze przyciemnienie, wystarczy mało produktu od razu zebrać. Jeżeli chcesz mocniejsze przyciemnienie, duża ilość, chwilę odczekać i dopiero wtedy zbierać. Ciekawe. Przyciemnienie jest na poziomie, tam gdzie dałem więcej, na poziomie CarPro Lite, ale jak dla mnie CarPro dał lepszy połysk. Kurczę, tutaj czegoś mi brakuje. Nie wiem czego, ale jakoś tak, może dlatego, że błotnik dopiero lakierowany, no ale wyciągnąłem go naprawdę na... No, powiem tak. Mora jest mniejsza niż na sąsiednim panelu, gdzie jest powłoka od h2o.net, więc można powiedzieć, że połysk powinien być lepszy. I rzeczywiście jest lepszy połysk. Widać, że ten panel jest ciemniejszy z tego względu, że nie robiłem przejazdu na drzwi, bo mam powłokę, którą testuję, więc jest krecha odcięcie, delikatnie się różni w słońcu, ale tylko w słońcu i w odpowiednim kątem, więc aż tak bardzo nie gryzie. Kolejna rzecz. Kurczę, no właśnie to ten połysk. Mam wrażenie, że CarPro Lite daje delikatnie lepszy połysk. Ten połysk, ten CarPro Lite jest taki, jakby był ten panel nawilżony. Tak jakby, kurczę, on był taki mokry. Tutaj nie, tutaj jest ten połysk, ale czegoś mi, kurczę, brakuje. No jakiegoś takiego, może jak on usiądzie po 24 godzinach, będzie bajka. Bo to jest świeżutko dopiero co nałożone, więc to się może zmienić. Ale... I chyba bardziej mi się podoba tak naprawdę z tej strony, gdzie dałem go mniej. Tam jest tak jakby lepszy połysk, czyli kładziemy i docieramy. Od razu zbieramy. Podoba mi się bardziej ten panel właśnie, gdzie go dałem mniej. Jest bardziej taki szklisty. Tu, gdzie dałem go więcej, chwilę odczekałem, on właśnie kosztem tego przyciemnienia, moim zdaniem, stracił trochę na połysku. Więc ciekawy produkt. Na plastiki, słuchaj, nie zdążyłem, bo... Przed chwilą wyszło, co wyszło, muszę wyjechać i kurczę, nie dam rady, ale to przynajmniej zrobię oddzielny film, jak produkt siedzi na plastikach. Tak się zastanawiam, czego w mańku nie położę jednej strony. Właśnie, i już mam pomysł, więc prawdopodobnie pójdzie na plastiki w mańku ten produkt przy następnym filmie, więc z mojej strony chyba to wszystko, mam nadzieję, że Ci go... Kurczę. Mam nadzieję, że Ci ten produkt przybliżyłem chociaż odrobinę. I tak, moja subiektywna opinia. Bardzo fajny produkt. Banalna aplikacja, banalne docieranie. Tak jak mówiłem wcześniej, mniejsza ilość, mniejsze przyciemnienie, lepszy połysk, większa ilość produktu, chwilę odczekasz, większe Ci przyciemnienie, ale tracisz na połysku. Moim zdaniem wykończenie chyba lepsze ma CarPro Lite. Tak mi się coś kurczy. No ale możliwe, że z czasem się to zmieni, że jak on usiądzie, będzie może na równi, ale kurczę nie, no jak dla mnie CarPro Lite mnie kupił. Naprawdę dzięki koledze Rzemo, który udostępnił mi do testów, później ja to puściłem dalej. Naprawdę produkt warty swojej ceny. Ten oczywiście też. Wydajność i praca tym produktem jest przyjemna i nie śmierdzi. Nie śmierdzi. Ja to robiłem bez maski. Nie rób tego, wiadomo. Zakładajmy maseczkę. No dobra, a teraz się już na pewno żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!